Ała! Co się stało? Gdzie ja jestem? Co to jest za miejsce? Ej! Inna ramka? Co jest? Czy ja żyję? Ej, czekajcie, czekajcie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Czy to oznacza, że ja... Nie wiem, przeżyłem, czy jestem znowu w krainie... Ja strasznie podobno to miejsce jest. Już kiedyś się widziałem. Ale nie wiem, o co chodzi totalnie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Co, jestem w szoku, ponieważ miało nie być odcinków. Ale... Ale chyba jest. Nie wiem totalnie, co tu robię. Nagle po prostu siadam... Postanowiłem spróbować wejść na palionowo i nagle jestem. Ale coś się zmieniło. Między innymi ramka. Nie wiem, dlaczego mam taką ramkę w ogóle. Dlaczego ja mam coś takiego? Nie wiem, dziwne miejsce. Ej, czy ja mam opcję powrotu na palionowo w tym momencie? Ej, widzowie, to jest totalnie dziwne. Nie wiem totalnie, co się stało. Myślałem, że zginąłem przez człowieka lawę, ale nagle pojawiam się w tym miejscu. Nagle jestem w krainie umarłych. Ej, to jest totalnie dziwne. Jak się to wszystko zmienia, masakra. Czy ktoś tu jest? Halo? Nic tu nie ma, widzowie. Nic tu nie ma totalnie, ja nie wiem dlaczego tutaj jestem znowu. To jest ta kotwica, tak jak ostatnio. To w ogóle wygląda jak kotwica. I to idzie w górę i się nie wiadomo, kiedy kończy. Ale to jest straszne. Ej, dobra, czy to działa tak samo jak wtedy, że ja muszę do tego wskoczyć i ja wtedy wrócę na palionowo? Czy ja dobrze to rozumiem? Nikt tego nie broni. Czyli zupełnie inaczej niż było ostatnio. Ja nie mogę, to wygląda totalnie strasznie. Ale czy o to chodzi? Czy o to chodzi, że ja tam mam zejść? Naprawdę? Czy... Nie wiem, totalnie, widzowie, nie mam pojęcia, co mam robić, więc... Nie wiem, jeżeli chcecie, żeby wrócić na palionowo, to zostawcie w tym momencie łapkę w górę po prostu. I jak będzie dużo łapek w górę, to liczę na to, że wskok w tą kotwicę zadziała. Inaczej w przeciwnym razie ja faktycznie zginę i odejdę stąd na zawsze. A tego bardzo bym nie chciał. Myślałem, że... Coś się musiało dziwnego stać na palionowie, że ja jednak mam możliwość wrócenia. Miało nie być, więc ja nie wiem totalnie, co się wydarzyło w tym czasie. Będziemy musieli to jakoś ogarnąć, ale dobra. Skaczemy. 3, 2, 1, 0. O, czy przeżyję? Wow! Ej! Jestem na palionowie. Jestem znowu na palionowie. Widzowie, co jest grane? Jestem koło mojego domku. Co jest nie tak? Jakim cudem ja tu wróciłem? Są moje psy. Wszystko jest tak, jak było. Jest ta piekielna kolejka straszna. Dobra, ej, wchodzę do domku. Ja nie wierzę, że ja to znowu widzę. Jakim cudem ja wróciłem na palionowo? Jak to się stało? Dobra, szybko bierzemy jakieś podstawowe rzeczy. Ja tutaj pamiętam, że odłożyłem. Jak dobrze, że to odłożyłem, a z tym nie skoczyłem tam na dół. Dobra, widzowie, ej, wróciliśmy na palionowo, czyli zostawiliście wyjątkowo dużo łapek w górę. Że nam się to udało. Dobra, bierzemy od razu wszystkie te rzeczy. Bierzemy elytrę, bierzemy sobie te, bierzemy potkę na niewidzialność, bo coś czuję, że tutaj dalej ten wariacik jest. Ten, co nas torturował. Weźmy wiadro, to wiadro nam się też przyda. Chyba tyle z takich rzeczy, co nam się mogą przydać. Dobra, ej, ja muszę sprawdzić, czy są tutaj. Czy są tutaj wszyscy? Czy wszystko jest tak, jak miało być? I czy jest człowiek lawa? To jest najważniejsze pytanie. To jest najważniejsze pytanie. I Dave był uwięziony. Ja muszę sprawdzić, czy... Właśnie! Pisaliście mi w komentarzach o tym, że Dave jest uwięziony pod moim domkiem. W tej mojej tajnej bazie. I to było totalnie dziwne, że wy o tym mi pisaliście. Że to by było totalnie dziwne. Ale sprawdźmy to. No bo skoro pisaliście mi, a było tego naprawdę masa takich komentarzy. No to coś w tym musi być. Więc jakby wydaje mi się, że... Chyba byście mnie nie okłamali. No ale dobra, gdzieś tutaj powiedzieliście, że jest że jest ukryty ten Daveson gdzieś. Ja tu, wiecie co, ja się cofnę z tego powodu, że ja bym sobie zabrał tylko na szybko jeszcze nożyce. Ponieważ dzięki nożycom będę mógł zebrać te liście, bo mówiliście, że to jest za liśćmi. A to jest trochę dziwne, że za liśćmi, by tam ktoś robił jakąś tajną bazę. Tym bardziej, że za bardzo nie wiem, gdzie tam by miał ktoś zrobić tajną bazę. Bo jak to budowałem, to przecież tutaj nigdzie nie było żadnych. Czy ja naprawdę nie mam nic, żeby zrobić na liście jakieś te. Dobra, ale mamy jakieś liście zapasowe, to po prostu rozwalę tamte i wypełnię nowymi. Dobra, niech będzie, zrobimy coś takiego, już nie będę zbierał tamtych liści. Ale budowałem ten domek własnoręczny i nie przypominał sobie, żeby tam było w ogóle jakiekolwiek miejsce na tą bazę. Więc dobra, no ale dobra, mówiliście, że za liśćmi. Tutaj nic tutaj nie widzę, nie ma nic. Mam nadzieję, że mnie widzowie nie okłamaliście. Dobra, tutaj nic nie ma.
Tutaj nic nie ma, jeżeli mnie okłamaliście widzowie, to mi będzie przykro. Dobra, tu są kolejne jakieś liście, w których by mogło coś być. Za liśćmi tajna baza. Widzowie, zostały ostatnie liście. Jeżeli tam nic nie ma, to mnie oszukaliście, okej? Widzowie, tu nic nie ma. No przecież jak Boga kocham, tu nic nie ma. Tam nawet by nie mogło nic być, z tego powodu, że ja za tym... aż wam to pokażę. Za tym mam tutaj mój magazyn, więc tu nic by nie mogło być za tą bazą. Nic totalnie. Więc to od razu z bomby jest miejsce, w którym wiadomo było, że nic nie będzie. Ale sprawdziłem, żeby nie było w tą stronę. To samo, ponieważ tutaj mam to. Więc no nie ma opcji, żeby w jakąkolwiek z tych stron za tymi liśćmi była jakaś tajna baza. Tutaj. Sprawdźmy to, żeby nie było, że ja jakoś jestem niedokładny czy coś. Tu nie ma żadnej tajnej bazy. Nic tutaj nie ma. Nic, po prostu mnie oszukujecie, widzowie, że Dave jest tu ukryty i zrobiliście mi nadzieję, żeby było śmieszniej, zrobiliście mi nadzieję. Tutaj to samo, to były jedyne liście, za którymi można było coś zrobić, bo tutaj nic nie ma, ale tu nie ma żadnej tajnej bazy. Nic tutaj nie ma, rozumiecie? I wy mnie oszukujecie tutaj, ale rozkopię to, żeby nie było, że ja coś tutaj oszukuję czy coś. Po prostu rozkopujemy tutaj, tu nawet nie ma, no nie ma śladu nic po tym, żeby tu jakakolwiek tajna baza była, czy jakolwiek w ogóle. I żeby tutaj Dayson był przechowywany, więc no widzowie, osobiście mi jest bardzo przykro, że mnie tak oszukaliście. Ale dobra, sprawdźmy chociaż, czy ktoś jest na serwerze, czy ktoś tutaj jeszcze żyje, bo jeżeli nie, to jest lipa totalna, widzowie, to jest totalna kaszana. Ale dobra, sprawdźmy jak wygląda sytuacja na Palionowie, sprawdźmy jak to wygląda, bo szczerze mówiąc obawiam się, że tutaj może być lipa. Totalna lipa tutaj może być, ale dobra, zobaczmy co tu, jak to wygląda. Domek kloca stoi jak stał, czekajcie, tutaj, domek kloca stoi jak stał, domek syna Paliona, domek Dave'a, portal, wszystko wygląda identycznie, tylko strasznie cicho i pusto, nie wiem totalnie dlaczego, mam nadzieję, że nic ten człowiek lawa nie zrobił im wszystkim. Tam to jest, zaraz to pójdziemy sprawdzić, ale tymczasem, czekajcie, jeszcze tu normalnie ten budyneczek, no wszystko jest tak jak było. Tu jest jakiś nowy budynek, tego tu nie było, dobra, czekajcie, sprawdźmy jak wygląda sytuacja, co to jest. Ej, czy to jest mój grobowiec? Czy to jest mój grobowiec? Halo? Dobra, nie wiem o co tutaj chodzi. Czy to jest jakiś, nie wiem, postawione jakieś ku mojej czci czy coś, bo tu są inne groby też. Ale, dobra, zobaczmy czy nie ma tu nikogo z skrzynki, dobra, czyli na całe szczęście wszyscy żyją, chyba. Ale dobra, postawili mi jakiś w ogóle jakąś kapliczkę taką, nie wiem totalnie o co chodzi, ale lecimy w takim razie, skoro jest tutaj tak pusto, to lecimy zobaczyć do człowieka lawy, czy tam przypadkiem coś się nie kryje, bo jeżeli tam oni wszyscy są uwięzieni, to mamy mocno przesrane, widzowie. Wow, prawie do lawy wpadłem, okej, wejdźmy tutaj, wszystko działa tak jak działało. Człowiek lawa! Czy jest tutaj człowiek lawa? Nie wiem czym tutaj jest. To naprawił to na dole. Dobra, idziemy na dół zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Ej, jest totalna cisza. Totalna cisza na Palionowi. Nic, totalnie nie ma żywej duszy. To jest trochę dziwne i niepokojące. Dobra, jest tutaj ta szyba? Jest, dobra, muszę normalnie przejść, bo boję się, że tam spadnę znowu. Nie chciałbym totalnie tam wracać, ale... Wszystko tak jak było, nic się nie zmieniło. Jest totalna cisza, wszyscy znikli. Ej, to jest totalnie podejrzane, co tutaj się dzieje i... I mi się to totalnie nie podoba, ale musimy jakoś coś zrobić, więc napiszcie mi w komentarzach, o co tutaj może chodzić. Przede wszystkim chciałbym, żebyście mi wyjaśnili, o co chodzi z tym, że Dave był ukryty w mojej tajnej bazie, bo byłem w tej mojej tajnej bazie i tam totalnie nie było po nim śladu. I niemożliwe, żeby on tam był, no to jest po prostu niemożliwe, on musi być gdzieś indziej, tylko ja za bardzo nie jestem w stanie określić, gdzie to jest. Czy ja tutaj jestem w stanie, no tam nie przelecę oczywiście, dobra, lecimy do góry, no trudno. Nie miałem perły przy sobie, a która jest tam potrzebna, żeby się tam dostać. Nie wiem, totalnie dziwne to jest, tym bardziej jeszcze mnie zastanawia też ta moja kapliczka, w której ja tam niby spoczywam. W pokoju bądź niepokoju, ale... Nie wiem, jest to totalnie dziwne, widzowie, ja mam wrażenie, jakbym dostał się na Palionowo, ale jakbym tu był sam, jakby tu totalnie nikogo nie było i to jest totalnie dziwne, totalnie. To jest przede wszystkim, to jest mega dziwne. Ale dobra, nie wiem co mam o tym sądzić, więc po prostu może w tym momencie skończę odcinek. Ja liczę na wasze informacje jakieś dotyczące tego wszystkiego, o co tutaj chodzi. Widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, no bo skoro żyję, to znaczy,
mogę nagrywać dalej filmy, skoro nie usunął mi się kanał po tym wszystkim. To znaczy, że coś się wydarzyło, coś się stało, nie wiem, Dave się uwolnił czy coś. Zabili człowieka, nawet nie wiem, totalnie nie wiem, co się wydarzyło, bo mnie tutaj nie było. Od wczoraj. W sumie w jeden dzień to wszystko by się musiało wydarzyć. Nie wiem totalnie, o co chodzi, ale mam nadzieję, że mi wytłumaczycie. To tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Pozdro, pa, pa.